J. Herman, spiegel.pl. Cześć! Letnie poranki mają to do siebie, że wcześnie rano, a jest godzina ledwo po piątej, <laughs> przepraszam, ledwo po piątej yy, i jest jasno, jest bardzo jasno. To mi się podoba. Ja oczywiście muszę doświetlać się tą wspaniałą, cudowną lampką do kamerki, no po to, żebyś mnie w ogóle zobaczył, bo kamera ma to do siebie, że lubi przekłamywać rzeczywistość. Niemniej jednak, Mamy dziś 25 czerwca. Już jest 25, sorry. Już jest 25 czerwca. I mamy 25 infografikę, tą czerwoną, prowadzącą do kursu podstaw wywiadu, bezpieczeństwa biznesu CSI, Corporate Security Intelligence, czyli CCSIF. I jej tematyka dziś jest przeogromna, przeobszerna, a chodzi o walkę informacyjną w biznesie. Dlaczego tematyka jest przeogromna? No, bo sam temat wojny informacyjnej, jako taki, jest ogromnym, przeogromnym. I o, o nim można zrobić nie jeden, a wiele kursów, książek, napisać nie jedną, a wiele. I ciągle będzie o czym. A ja w ciągu tych kilku bądź kilkunastu minut muszę ci. Naświetlić temat i jest to niezmiernie trudne. Mimo wszystko, będą to mikro rozważania, ale na pewno nie o mikrozagadnieniu. A więc lecimy. Walka czy wojna informacyjna w biznesie, aczkolwiek w biznesie za chwilę to wyjaśnię, mówię o walce informacyjnej. Zwykle słyszymy o wojnie informacyjnej i o takiej wojnie informacyjnej, która dotyczy zmagań pomiędzy zmagań informacyjnych, nie energetycznych. Nie tych takich fizycznych, tylko zmagań informacyjnych, pomiędzy państwami. A biznes w tym wszystkim jest niejako no, na obrzeżach, jak, albo nawet gdzieś występuje zupełnie obok. My zaś nie zdajemy sobie sprawy z tego, że także w samym biznesie, w samym biznesie mamy do czynienia z takimi działaniami, które spokojnie można określić mianem walki informacyjnej. Dlaczego mówię walki, a nie wojny? dlatego że skala jest zupełnie inna. To jest nieporównywalna skala i o wojnie informacyjnej w przypadku biznesu no mówić raczej nie można pomimo występowania tego oczywiście na odpowiednich poziomach e, zarządzania. No i jeżeli, jeżeli mamy wszystko odbywa się na każdym poziomie, czyli i strategicznym i taktycznym i operacyjnym, to jeżeli coś się odbywa na poziomie strategicznym, no to powinniśmy mówić przecież o wojnie. Informacyjnej, bo na poziomie e, taktycznym odbywa się już walka, prawda? A, a, a wszelkiego rodzaju bitwy informacyjne, tak to nazwijmy, odbywają się już na poziomie operacyjnym. No niemniej jednak, co do zasady, uważam, że powinno się mówić, że w biznesie mamy do czynienia z walką informacyjną. Skala jest nieporównywalnie mniejsza niż skala walki międzypaństwowej, <laughs> wojny informacyjnej międzypaństwowej. Ponadto z punktu widzenia biznesu istnieje taki jeden bardzo istotny wymiar, który nas bardzo interesuje, mianowicie tam, gdzie istnieje, gdzie jest stosowany wywiad w biznesie. Tam istnieją zwiększone za, potrzeby, zwiększone zapotrzebowanie informacyjne w firmie na, na, na informacje, w ogóle szeroko mówię, na informacje i popyt na dane. On jest związany z koniecznością likwidowania, jeżeli nie dajemy rady, to ograniczania luk poznawczych. Potrzeba ta w sposób zupełnie naturalny powoduje zjawisko walki o dane, walki o informacje, które znajdują się zarówno w otoczeniu organizacji, jak i w jej środowisku wewnętrznym. Kiedy powstaje popyt na dane? No, popyt na dane powstaje wtedy, gdy istnieje, jak powiedziałem, niedobór wiedzy. A uczestnicy organizacji, każdej organizacji, nie tylko firmy, ale w każdej organizacji yy, także yy, interesariusze, tak? czyli ludzie z otoczenia konkurencyjnego firmy, na przykład klienci, kontrahenci, zgłaszają zapotrzebowanie na określone informacje, ale przede wszystkim interesuje nas to, co dzieje się w środowisku wewnętrznym, i różnego rodzaju menedżerowie, decydenci zgłaszają. Pracownicy zwykli zgłaszają zapotrzebowanie, tak powstaje popyt na nie. I to jest taka bardzo charakterystyczna cecha dodatkowa, istotna, zmienna, którą należy brać pod uwagę, jeżeli stosujemy narzędzia wywiadu w biznesie. O informacjach wielokrotnie mówiłem, o danych wielokrotnie mówiłem, ale no nie, powiem wszystk nie mogłem powiedzieć wszystkiego. I teraz dla uzmysłowienia sobie, z jakimi typami informacji, informacji mamy do czynienia w firmie, to chciałbym ci pokazać taką gradację informacji, przy czym, ten, które, te informacje, które wymienię na początku, one będą zawierały się w niższych, tak naprawdę, w wyższych, tak? Wyjaśnię może, bo to, to, to będzie dużo łatwiejsze. Mamy trzy. Trzy, nazwijmy to typy informacji, które nas interesują w odniesieniu do wojny informacyjnej. tak? To są informacje posiadane, czyli te informacje, które są w dyspozycji organizacji. Informacje dostępne, czyli są to zarówno informacje posiadane, tak grupa, którą przed chwilą wymieniłem, a także te, które organizacja może uzyskać, a także są informacje realne. Czyli są to informacje dostępne, które przed chwilą wymówiłem, no, omówiłem, nazwijmy to tak, o których powiedziałem. Czyli realne, dostępne oraz te, do których dostęp jest z różnych względów utrudniony. Nie ma znaczenia to już dla nas. Istotne, że ten dostęp jest utrudniony. I zmagania o te informacje prowadzone są zarówno za pomocą technicznych środków przetwarzania danych. Za takie środki uznajemy również na przykład dokumenty, które znajdują się gdzieś, do których trzeba dostrzec, bo one są w jakiś sposób techniczne, czy zabezpieczone, chociażby trzymane w aktach, czy <laughs> znajdują się w bazach danych elektronicznych na przykład. No i, drugi typ to są osobowe źródła danych ja oczywiście o, o samych źródłach danych już mówiłem opowiadałem wielokrotnie niekoniecznie tylko w szpiegulu ale i, i w innych audycjach, materiałach które Ci udostępniam i, chwilę, bo mi się słowo. no i po prostu nie będę tego tematu rozszerzał temat, jak już mówiłem, jest przeogromny i wskażę Ci tylko że w wojnie informacyjnej nie chodzi o środki energetyczne, nie chodzi o środki fizyczne. Nie używa się broni, armat, nie używa, używa się informacji, ale skutki, skutki mogą być yy, już całkowicie fizyczne, całkowicie energetyczne. Dlatego elementami wojny informacyjnej, co do zasady w ogóle wojny informacyjnej, są destrukcja fizyczna, Hmm, wojna informacyjna. Destrukcja fizyczna, operacje bezpieczeństwa, operacje psychologiczne, e, sabotaż. No przecież to wszystko to się to są e, e, skutki energetyczne, walka elektroniczna. Ona też może wpłynąć, chociażby na zniszczenie, lub, y, lub ze, jak to się mówi. Uciekło mi słowo zastopowanie działania. Przeciwne <laughs> wyjaśnienie, nie. W każdym bądź razie, no, skutki są zdecydowanie energetyczne. To są elementy wojny informacyjnej, natomiast narzędziami wojny informacyjnej, narzędziami stosowanymi, i to jest właśnie ciekawe, te narzędzia, choć w różny sposób są stosowane, zarówno w wojnie informacyjnej, czyli pomiędzy państwami. Jaki w walce informacyjnej w biznesie, czyli pomiędzy firmami, bo przede wszystkim o to chodzi, aczkolwiek, yy, to za chwilę powiemy sobie, niekoniecznie na firmy są na, nastawiona jest cała wojna informacyjna, bo jest nastawiona na percepcję, na percepcję i za chwilę do tego przejdziemy. Czasami nie wiem, gdzie jest kamera i. Tu jak, jak mam światło na siebie, to jest ciemno i mam wrażenie, że kamera jest tam, gdzie moja twarz <śmówię> mówię jakby do siebie, a się okazuje, że kamerka jest wyżej i możesz mieć wrażenie, że jakoś dziwnie na ciebie patrzy w dół. Po prostu zapominam przy świetle, które jest bardzo jasne, Nie widzę nic oprócz, oprócz tej plamy światła i, i siebie <śmów> na ekranie mojego smartfona, a na smartfona nagrywam. Dobra, wracamy do narzędzi. Narzędzia wojny informacyjnej. Dyplomacja, propaganda oraz PR, i to zarówno biały, jak i czarny. Jeżeli nie wiesz, co to, to jest biały lub czarny PR, czy propaganda, no PR, bo to najłatwiej zrozumieć. Biały to jest taki, w którym ja, zarówno sama informacja, jej treść, jak i źródło, skąd ta informacja pochodzi, jest jawna, jest wiadoma. To jest, to jest biały, tak zwany PR. Natomiast czarny, to jest ten, w którym informacja jest w jakiś sposób utajniona. Nie znaczy, że ona w ogóle jest um, utajniona pod kątem, że ona jest tajna i trzeba jej pilnować. Przepraszam, to może. O, już budzik mamy. To jest informacja, która w ogóle może nie istnieć. Została po prostu sfabrykowana, jest w tym znaczeniu tajna. I źródło pochodzenia tej informacji jest niejawne. Nie mamy pojęcia, skąd się pojawiła. To są wszelkiego rodzaju hejty, oczernienia i tak dalej. To jest właśnie czarny PR. Kolejne narzędzie. Dziś jest ciężko. Kolejne narzędzie kampanie psychologiczne. Działania na poziomie wpływania na procesy polityczne, w przypadku walki w biznesie biznesowe, na procesy kulturowe. To jest bardzo, bardzo istotne w dzisiejszych czasach. Dezinformacja, manipulowanie mediami. A także infiltracja sieci komputerowych oraz baz danych. To wszystko to są narzędzia wojny informacyjnej. Mówiłem, że yy, walka informacyjna jest skierowana niekoniecznie przeciwko tylko i wyłącznie firmom, kontrahent konkurentom, przepraszam. Yy, dlatego, że w wojnie informacyjnej chodzi o percepcję. Cały czas trwa walka o percepcję obywatela, klienta, kontrahenta, konkurenta, interesariusza itd. Chodzi o pozycjonowanie, o postrzeganie osób, ludzi. Zmienia się poprzez walkę informacyjną, poprzez jej narzędzia zmienia się postrzeganie, postrzeganie człowieka. Ja dam przykład taki, może nie z walki informacyjnej, ale bardzo interesujący zmiany postrzegania właśnie walki o pozycjonowania strategicznego pozycjonowania strategicznej yy, strategicznego zarządzania percepcją. W przypadku Lalki Barbie, to nie chodzi o wojnę informacyjną w żadnym wypadku i nie traktuj tego, że mówię o wojnie, o wojnie czy o walce informacyjnej w biznesie, bo nie o tym mówię. Chodzi o taką sytuację, że jeszcze w latach dziewięćdziesiątych i wcześniej oczywiście, ale była traktowana jako taka. No. No nie chcę nikogo obrazić, no taka, taką, taki wzór głupiutkiej dziewczynki to był. <laughs> głupiutkiej kobietki. E, zupełnie niewystępującej oczywiście w życiu realnym. I pro, zobaczmy, że w latach 2000- poprzez filmy, poprzez różnego rodzaju komiksy, poprzez narrację, którą prowadziła firma. Udało się doprowadzić do tego, że w bardzo szybkim czasie lalka Barbie, postać Barbie została, zaczęła być postrzegana jako osoba samodzielna, mądra, mająca, zawsze rozwiązanie, bardzo silna. No po prostu zupełnie inna postać niż to było przez całe dziesięciolecia wcześniej. To jest właśnie zarządzanie postrzeganiem, strategiczne zarządzanie postrzeganiem. W ten sposób zmienili postrzeganie towaru, który sprzedawali firma, i w ten sposób, czyli lalek, tak, i wszystkiego dookoła tych lalek, czyli cały ten sektor rozrywkowy, i w ten sposób odnieśli ogromny sukces. Nie za pomocą narzędzi walki informacyjnej w biznesie, to podkreślam, ale chodziło o zarządzanie percepcją, co oznacza, że zarządzać percepcją możemy nie wykorzystując narzędzi walki informacyjnej. To jest dobra informacja. Tak, i teraz tak, jeśli chodzi natomiast o walkę informacyjną, bo chciałbym ci też jakiś przykład dać, no to mm, wskazałbym na dezinformację. Dezinformację ym, ona się lokuje gdzieś tak pomiędzy wprowadzaniem w błąd a wpływem. I nie ma znaczenia, czym ja, ja nie będę teraz ci definiował, czym dezinformacja jest, czym nie jest. To nie ma znaczenia dla nas w tej chwili. Ym, powiem tylko, że to może być zarówno zatajanie, Zmyślanie, to są zupełnie różne rzeczy, tak? Albo w ogóle informowanie pozorne, zupełnie pozorne, czyli mm, na przykład nadmiar, nadmiar informacji, ro, takie tłumaczenie, informowanie rozwlekłe, że nie można wytrzymać. Do tego na przykład można mm, podciągnąć tak zwane mm, wojny patentowe. Nie wiem, czy wiesz, czym są wojny patentowe. Chodzi o to, że są firmy, które potrafią zgłaszać tak nieprawdopodobne ilości patentów, że w zasadzie Ciężko, bardzo ciężko, o ile w ogóle się można zorientować na tej podstawie, <laughs> czym dana firma się zajmuje. To jest właśnie nadmiar informacji. Jeśli chodzi o dezinformację, mam nadzieję, że pamiętasz, że mówiłem ci o wymogu oddzielania od faktów, komentarzy i opinii, po to, żeby się nie okłamywać. To w dezinformacji chodzi dokładnie o to samo, tylko zupełnie odwrotnie. Tam komentarzami i opiniami oblepia się opinie tak, że, że fakty, przepraszam, opiniami i komentarzami tak się oblepia fakty, że po prostu giną, giną najzwyczajniej w świecie. I, I powstaje cała masa takich faktów, czyli fejków różnego rodzaju, które nigdy w życiu nie zaistniały w rzeczywistości, a stały się całkiem realne poprzez ich przekazywanie dalej. No i oczywiście wykorzystywanie ich do. Do realizacji swoich partykularnych, piękne słowo, celów. O manipulacji i ich transformacji w dezinformację świetnie powiedział Rysiek Kapuściński, przepraszam, Ryszard Kapuściński, jak go oczywiście nie znałem. Mówię tak o nim w rozmowach z przyjaciółmi, ponieważ uwielbiam go. Natomiast yy, zapisałem sobie chwilę, tu o, wezmę, już przeczytam. Powiedział coś rewelacyjnego, jeśli chodzi o właśnie o dezinformowaniu i przekształcaniu. Informacji w dezinformację, Informacji faktycznych w dezinformacje. Na tym polega niestety dzisiejsze dziennikarstwo. No tak już, tak już mamy świat. Powiedział tak, że w dzisiejszym świecie mamy jak najwięcej, jak najkrótszych, wyrwanych z kontekstu powierzchownych informacji poprzez ich nadmiar, zalew, natłok i rozmigotanie. Pięknie, jak to powie, jak to Kapuściński niemal poetycko Chodzi o to, żeby, żeby powstał chaos informacyjny. Tak, przy okazji to właśnie z tego chaosu informacyjnego powstało zapotrzebowanie i powstał zupełnie, zupełnie nowy zawód osoby, która sobie radzi z tym zalewem, z tym chaosem informacyjnym, czyli infobrokera, brokera informacji. Czy działania w wojnie, stosowanie narzędzi wojny, wa, wojny informacyjnej, walki informacyjnej jest nieetyczne, Bywa. Czy jest niezgodne z prawem? Również bywa. To po prostu zależy, po pierwsze, od sytuacji indywidualnej, a po drugie, hmm, 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 hmm. po drugie, od motywacji, po prostu od motywacji. Od tego, co było celem. Czy chcieliśmy zniszczyć, wprowadzić błąd, czy może to było, przepraszam, zupełnie, zupełnie nieświadome. Naprawdę może być z tym różnie. Ja w szkole w tym zakresie. O, o podstawach walki informacyjnej w biznesie jest już na samym kursie podstaw wywiadu bezpieczeństwa biznesu, na który bardzo serdecznie Cię zapraszam, lub no, Twoich pracowników, Twoich przyjaciół również. Po prostu zapraszam szkole na ten temat. Myślę, że dość mało na polskim rynku wiadomo o tym wszystkim. Znaczy dużo więcej wiadomo oczywiście o samej wojnie informacyjnej. Można do tych informacji dotrzeć. Takich teoretycznych, praktycznych. Natomiast, no, to też głowy nie urywa. Natomiast jeśli chodzi o walkę informacyjną w biznesie, jest naprawdę, naprawdę słabo. Także nie wiem, czy poza moim kursem gdziekolwiek jeszcze o tym można się y, dowiedzieć i nauczyć. Być może, być może nie wiem. Ja w każdym razie wiem, że na moim kursie można i na niego polecam. Być może jest to jedyny taki kurs w Polsce <grym> dla Polaków. Przy okazji w 41 pierwszy odcinek czterdziesty pierwszy odcinek OSS podcastu OSS Okiem Służb Specjalnych poświęciłem właśnie tematyce kampanii e, informacyjno-psychologicznych e, zazębia się z tematyką dzisiejszego naszego spotkania także bardzo, bardzo serdecznie polecam do ci, ci odsłuchanie tego podcastu polecam kurs CCSIF, który jest coraz bliżej a dziś życzę miłego dnia Słonecznego, wspaniałego. To jest piątek, zbliża się weekend, będziemy ładować akumulatory. Wszystkiego dobrego. Piotr Herman, szpiegul.pl. Cześć!